Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski i w tym filmiku z serii Zdrowe Życie z CPS opowiem Wam o 5 zdrowotnych lifehackach. Pięć zdrowotnych lifehacków, czyli rzeczy, które nie są takie oczywiste, a mogą znacząco poprawić Twoje zdrowie, samopoczucie i sylwetkę, nie komplikując za bardzo życia. Wyłapuj podstępne kalorie. Jeżeli starasz się dbać o swoje żywienie, ale ciągle masz problem z utrzymaniem prawidłowej sylwetki czy odpowiedniej masy ciała, może chcesz coś zredukować, ale to też ciągle nie wychodzi, to spróbuj zastosować się do mojego zalecenia i przynajmniej przez tydzień zapisywać w miarę dokładnie wszystkie produkty, przekąski, które teraz wymienię. Czyli zapisuj wszystkie słodkie i słone przekąski, różnego rodzaju batoniki, ale też jakieś małe cukiereczki, jakieś czekoladki ze słonych, jakieś chipsy, paluszki, może jakieś kabanosiki, może jakiś serek pleśniowy, może pojawiają się jakieś orzechy czy suszone owoce. To wszystko zapisuj. Zapisuj także wszelkiego rodzaju napoje, które wnoszą ze sobą jakąś kaloryczność, czyli soki czy napoje słodzone, gazowane, niegazowane. Jeżeli pijesz, to jakiś alkohol, piwo, wino, drinki. Jeżeli na przykład dodajesz do kawy dużo tłustego mleka, czy śmietankę, czy cukier, jeżeli do herbaty dodajesz jakiś sok malinowy czy miód, to również zapisz. Oraz ostatnią taką grupą, którą też warto jest zapisywać, są różnego rodzaju tłuszcze. Czyli jeżeli na przykład do sałatki dodajesz dużo oliwy, oleju, czy do smażenia, czy do jakichś innych potraw jako dodatek, czy jako do formy obróbki, to też dokładnie zapisuj. Następnie pod koniec tygodnia zobacz, ile tego wszystkiego wyszło. Najlepiej byłoby sobie to wszystko zsumować, pogrupować, zbadać, jaka jest kaloryczność tych wszystkich produktów. No i może się okazać, że to jest powodem Twoich niepowodzeń. Każdy z nas ma jakieś różnego rodzaju przyzwyczajenia, jakieś przekąski, może jakieś przyzwyczajenia do specyficznej obróbki termicznej produktów. I często nie jesteśmy nawet świadomi, jak gęsto kalorycznie są to produkty i ile tak naprawdę tych kalorii do naszego jadłospisu wnoszą. Weryfikuj spontaniczną aktywność fizyczną. To, że ruch jest bardzo ważny, każdy wie. Wiele osób także uważa się za osoby aktywne fizycznie, ponieważ uczęszczają na jakieś dodatkowe zajęcia, na fitness czy na siłownię, na przykład 3 do 5 razy w tygodniu. I nawet jeżeli ten trening jest bardzo intensywny, ale trwa około godziny, to mamy tu 3 do 5 godzin względem 168 godzin, które mieszczą się w tygodniu. Czyli jeżeli poza tym treningiem jesteśmy mało aktywni, bo mamy na przykład siedzącą pracę jakąś biurową, przemieszczamy się głównie samochodem, nie spacerujemy zbyt dużo, w domu też odpoczywamy przed telewizorem, przed książką czy komputerem, a potem kładziemy się spać, no to tej aktywności w ciągu dnia czy tygodnia naprawdę jest niewiele. I teraz, żeby to zbadać, żeby być bardziej świadomym, dobrze by było na przykład policzyć sobie kroki. To będzie najłatwiejsza forma. Nie jest ona jakaś tam hiperdokładna, ale to będzie metoda, która pozwoli nam zweryfikować, czy rzeczywiście jesteśmy aktywni. I tu prawie w każdym telefonie mamy taki licznik kroków. Natomiast telefon jednak mimo wszystko czasem gdzieś tam zostawiamy. Dlatego myślę, że najlepszą opcją będzie zakup opaski, jakiejś takiej nawet najtańszej typu smartband, którą będziemy nosić przez cały tydzień na ręku i wtedy możemy sobie codziennie sprawdzać, ile tych kroków jest, później zobaczyć, ile tych kroków jest w tygodniu czy w miesiącu i to nam da już jakiś pogląd o naszej aktywności. Rześki poranek. Jeżeli po obudzeniu przez dłuższy czas nie możesz dojść do siebie, a może jest Ci zimno, zwłaszcza w takim okresie bardziej zimowym, to spróbuj codziennie rano, bezpośrednio po wstaniu, wykonać taki hiperkrótki rozruch. I może to być na przykład 10 przysiadów, 10 pompek z rękoma na podłodze lub na podwyższeniu. Następnie wstań, podnieś ręce do góry, przeciągnij się maksymalnie, później spróbuj napiąć wszystkie swoje mięśnie jednocześnie i przez chwilę przytrzymać. To spowoduje, że Twój układ sercowo-naczyniowy, Twój układ mięśniowy, oddechowy, że Twoja głowa już zaczną troszeczkę inaczej pracować i dużo lepiej się poczujesz, będzie dużo lepsze samopoczucie na cały poranek i resztę dnia. Natomiast jeżeli masz jakieś choroby, jeżeli masz problem z sercem czy z ciśnieniem tętniczym, to zanim zaczniesz wykonywać jakieś ćwiczenia bezpośrednio po wstaniu, to skonsultuj się ze swoim lekarzem. Praca, która nie kaleczy.
Jeżeli masz pracę biurową, umysłową i generalnie całymi dniami siedzisz, to zadbaj nie tylko o ergonomiczne stanowisko i pozycję podczas pracy, ale także o chociaż minimalną, regularną dawkę ruchu. W tym celu możesz sobie ustawić budzik czy przypomnienie co godzinę i wtedy wstawać na przykład po szklankę wody albo poświęcić chociaż 3 minuty na jakieś wybrane 2 ćwiczenia rozciągające na dolne czy górne partie ciała. Współpracuj z melatoniną. Sen jest bardzo ważny, aby odpowiednio się regenerować, a żeby łatwiej się zasypiało i lepiej wysypiało, dobrze jest pomóc naszemu organizmowi w produkcji melatoniny. Hormon ten jest hamowany poprzez oddziaływające na nas światło, nie tylko słoneczne, ale także sztuczne. Od dawna zakłada się, że najmocniej hamująco będzie działało widmo światła niebieskiego, natomiast prawdopodobnie to nie rodzaj, a intensywność światła będzie miało tutaj największe znaczenie. Także, aby sobie pomóc, najlepiej byłoby około 3 godziny przed snem przyciemnić, zmniejszyć jasność wszystkich ekranów, na które będziemy patrzeć. Około godzinę przed snem dobrze by było w ogóle przestać patrzeć na ekrany. I to by było na tyle. Zastosowanie się do tych 5 porad nie powinno być jakieś bardzo trudne i nie odwróci Twojego życia do góry nogami, natomiast znacząco wpłynie na Twoją świadomość, co przełoży się bezpośrednio pozytywnie na jakość Twojego życia. Jeżeli podobają Ci się takie tematy bardziej prozdrowotne, to napisz o tym w komentarzu, a ja standardowo zachęcam do subskrybowania, lajkowania, udostępniania moich filmików. Biceps, piona!